jeśli chodzi o warzywa spod osłon, czyli takie typowo wiosenne, no to niestety nic nie przybyło, jeszcze jest za wcześnie. Nadal są oferowane ogórki krajowe i pomidory krajowe spod osłon. No ceny są nadal zimowe, czyli za pomidory trzeba zapłacić około 20 zł za kilogram. Ogórki, trochę jest więcej ogórków szklarniowych i one tanieją, kosztują 8, 9, 10 zł. I są ogórki, ale to już praktycznie od miesiąca, są ogórki szklarniowe, kolka tak zwana do kwaszenia. Czyli taki typ gruntowy, uprawiany w szklarni. No i tutaj cena znacząco zmalała z 30 zł, kiedy one pojawiły się na początku, czyli miesiąc temu, pod koniec stycznia. Obecnie już można kupić dzisiaj za 13-14 zł. Ale generalnie o tej porze roku powoli powinny drożeć i tak się dzieje, warzywa korzeniowe. Te, które zostały jesienią zamknięte w chłodniach. I tak marchewka podrożała do około złotówki, złoty 30 nawet za towar ekstra. Powoli również drożeje cebula. Prawie, że zbliża się do złotówki. Podrożała też kapusta biała, szczególnie jak były te mrozy. No i cena kształtuje się od 65 do 85 groszy za kilogram. I znacząco też podrożała pietruszka krajowa. Z tego wynika, że powoli już jej podaż będzie malała i przez to cena wzrosła nawet 4-5 zł za kilogram. A jeśli tak, jeśli chodzi o warzywa importowane z Hiszpanii przede wszystkim, bo to jest główny kierunek importu, ceny wróciły do normy, a nawet mają tendencję spadkową i one są całkiem przyzwoite, czyli nasza sałata lodowa 2,5 zł, cukinia około 5 zł, papryka około 7 zł za kilogram, także to są takie bardzo przystępne ceny i już nie ma tych szaleństw, że dochodziły ceny do 20 zł. No, ale to było wiadomo, wtedy działy się straszne rzeczy w Hiszpanii, była zima, a teraz już jest ciepło.